Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę informację o nowych pakietach skinów. Skiny, które widzicie teraz w tle, należy do zestawu Frozen Legends, czyli zamarznięte legendy. Niestety okazało się, że te skiny jednak są oddzielnymi przedmiotami w szafce, a nie nowymi stylami dla tych, którzy posiadają już te skiny. Luka78 dzisiaj po aktualizacji na swoim Twitterze dał nam znać, że w Flika Gry pojawił się nowy pakiet przedmiotów, nazwany tak samo jak zestaw, do których należą zamrożone ubiory. Opis brzmi: zachowaj zimną krew z pakietem zmarzniętych legend. Ten pakiet zawiera będzie nic innego jak zimowego Ravena, zimowego Red Knighta i zimowego Strażnika Miłości. Tak za to prezentuje się grafika promująca ten zestaw skinów. Pewne jest jedno, nie będzie za darmo. Epic nie dało i nie da nigdy za darmo ubioru postaci. Tym bardziej w 3 sztukach. Jednak nie znamy ceny. Prawdopodobnie ten zestaw będzie do kupienia za prawdziwe pieniądze, jak pakiet startowy. Albo będzie pakietem w okazyjnej cenie w sklepie. Tak jak to było z na przykład zestawem Rexa. To jednak nie koniec w temacie pakietów skinów. Ponieważ już w tym momencie na terenie Stanów Zjednoczonych posiadacze PlayStation Plus na PS4 mogą odebrać nowy pakiet skinów do świętowania. Zawiera on ubiór Prodigy, jego bugnik kalkulator, który wyświetla liczbę glin na ekranie, oraz emotka pizzy w 2D. Ten pakiet jest darmowy dla, jak już o tym wspomniałem, posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus. I na ten moment jeszcze nie jest dostępny w Polsce, ale wszystko może się zmienić w ciągu tych kilku godzin. Dajcie znać, co uważacie o tych pakietach. Możecie podać swoje propozycje do ceny pakietu Mrocznych Legend. Jeśli będzie to kupienie za prawdziwe pieniądze, to nie będzie tanio. A w temacie wycieków, to doczekaliśmy się kolejnej fali wykopanych przedmiotów. Shina na swoim Twitterze udostępnił ukryte w Flika Gry ikony zbieraków i lotni, których nie pokazałem wam na ostatnim filmiku, bo jeszcze o nich nie było wiadomo. Zostawię was z nimi na koniec. Jeden z zbieraków należy do stołu Mrocznego Rycerza. A więc, ja życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia w Bosie Bojowym!